tak? Piszemy o tym. Już nie wiem, ile liczyłem sobie, ale bardzo dużo nas kosztuje w porównaniu z miejską górką przedsiębiorstw i to przedraża. Mamy sekretarza gminy, mamy zastępcę wójta, mamy wójta. Nie ma kto przyjechać na zebranie, żeby mieszkańcom odpowiedzieć. Nie wiem, czy nasze władze boją się mieszkańców. W zeszłym roku było trochę lepiej. Jeździł pan zastępca, jeździł może gdzieś tam pan wójt, ale to wiadomo. Nawet radni powiatowi jeździli, bo bardzo chętnie, bo były wybory, tak? A w tym roku co? Nie wiem, nie ma kto. No, jak można raz w roku nie przyjechać na zebranie? To jest właściwie jedyne zebranie wiejskie, które tak się odbywa, bo dzisiaj tam te inne to już no, nie ma jakichś celów, jak kiedyś tam były, czy GS-u, czy innych tych. Praktycznie to są minimalne. No nie ma kto odpowiedzieć w imieniu gminy, nie ma kto za... Jest tylko opiekun wsi, którzy może się znać na jednym wycinku pracy tej gminy. Mieszkańcy mają różne pytania, nie tylko związane z tym, żeby pan wójt obiecał to czy tamto, tylko mają różne uwagi, które my staramy się tu przekazywać, ale są rzeczy, o których radni nie odpowiedzą, czy opiekunowie wsi nie odpowiedzą, bo nie są w temacie, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Ja uważam, że nie po to mamy tylu urzędników, którym płacimy chyba nieźle, żeby nikt nie obsługiwał zebrań wiejskich. Dziękuję.